Witam serdecznie z tej strony Rojen. To jest już 14 odcinek serii Zagrajmy w Diablo 2. I tak dla przypomnienia, w poprzednim odcinku udało nam się zebrać tą laskę Chora Dreamów, która jest potrzebna do dostania się do grobowca Talrasha. Ale żeby znaleźć grobowiec Talrasha, będziemy musieli udać się do tajemnego saktuarium, które znajduje się prawdopodobnie tutaj właśnie w Ludgolemu, w pałacu. Będziemy musieli się tutaj właśnie rozejrzeć po tym pałacu, wejść w podziemia i poszukać jakiejś odpowiedzi, jakiejś wskazówki, która pomoże nam dotrzeć do grobowca Talrasha, który jest głównym celem w tym rozdziale. W grobowcu Talrasha prawdopodobnie jest uwięziony Baal, którego będziemy musieli pokonać, zanim Diablo go odszuka i uwolni go. Tak więc tutaj mam właśnie tą kostkę Chora Dreamów. Nie wiem, będę mógł sobie w razie czego przechować jakieś rzeczy, jakbym nie miał miejsca. Ale na razie mi nie jest to potrzebne. Miksturki wszystkie mam właściwie uzupełnione. Więc mogę już ruszać powoli do tego pałacu. Zobaczymy, co nas tam czeka. Widać, rzeczywiście przypomina to naprawdę pałac. I tutaj już mamy zejście do drugiego poziomu. Jak dotąd nie zauważyłem tutaj żadnego przeciwnika. Być może ma to związek z tym, że była już tutaj ekspedycja najemników wysłana. Na tych pierwszych poziomach może nie będzie nas czekało niebezpieczeństwo. Ale jak widać, tutaj już coś niepokojącego się dzieje, tak więc może przygotujmy się bardziej do walki. Przywołam sobie tutaj wilki moje i pełzacza oraz ducha dębowego. No i możemy powoli eksplorować tą lokację. I widzimy już tutaj pierwszych przeciwników. Jak zwykle, o, nawet jakieś demony pierwsze. Jest zamknięta skrzynia, do której nie ma nawet klucza. Ale to nic. W takich skrzynkach nic specjalnego nie dostaniemy. Raczej właśnie coś w tym stylu, uszkodzone, jakieś przedmioty. No i od razu mamy tutaj co? Do pałacowych piwnic, poziom pierwszy. Czyli od razu udajmy się. Nie przedłużajmy tego. Wybierzmy może sobie ten kierunek. Może znajdziemy tutaj jakieś przejście dalej. I kolejne demony. Cały czas będę sobie uzupełniał miksturki leczenia, żeby nie brakło gdzieś tam później. I mamy tu już przejście na drugi poziom, tak więc ten poziom był dosyć szybki, tak jak i poprzedni. Może tym razem też uda nam się dosyć szybko to przejść. No i tutaj już mamy kolejne nowe stworki. Jak na razie nie mam z nimi większych kłopotów. Także jest dobrze, mi się wydaje. Tutaj widzę jakąś grafikę ciekawą. A, to raczej po prostu jakieś zwieńczenie budowli. Nic ciekawego. Ale udam się tam, bo widziałem, że tam jest troszkę więcej tych przeciwników. Może jakiś boss większy. Może jakiś drop ciekawy nas tutaj spotka. Nie, dosyć spore ilości złota tutaj dropią. 540 czy 480. Może po prostu dlatego, że tu był jakiś mocniejszy potworek. Ale jeśli ma tak dropić, to całkiem dobrze. No i od razu natknąłem się, jak widać, na jakieś przejście. Prawdopodobnie właśnie do trzeciego poziomu. Trochę tutaj miksturek dużych dropło, więc podniosę sobie je, żebym przedtem nie musiał, później znaczy się, nie musiał wracać się gdzieś do miasta. A te miksturki są duże, więc na pewno mi wystarczą na dłużej.
Dobra, jesteśmy na trzecim poziomie. Udamy się w tym kierunku. Może również szybko spotkamy kolejny poziom. Jak widać, tutaj już mamy jakiegoś pierwszego czempiona. Zobaczymy, co z niego wydropi. Jakieś niebieskie przedmioty, nic specjalnego właściwie. Ale może... Nie, może raczej nie będę sobie zapychał tutaj miejsca i widzimy tutaj coś ciekawego na mapce. Może to jest jakiś po prostu... A tu jest, mamy portal, czyli jednak coś ciekawego. Mamy jeszcze... Aha, tymi drzwiami się tutaj nie dostaniemy, więc będziemy musieli tam pójść naokoło. Muszę się tutaj wrócić, a nie, tutaj nie. Tutaj do tego poprzedniego pomieszczenia i już jesteśmy przy portalu. Zobaczymy tutaj, czy broni tutaj jakaś obstawa tego portalu. Ale raczej nie, więc... Jak widać, jeszcze do tego wbiłem poziom. Więc dodam sobie troszkę punkcików w życie i w zręczność. No i może jeden w energię, żeby mieć troszkę więcej many. Dobra, jeszcze szybko umiejętność sobie jakąś nową dodam. Raczej do tej burzy ognia będę dodawał. Później najwyżej zajmę się tymi następnymi umiejętnościami. Poprzednio mówiłem, że będę chciał zresetować te umiejętności, ale ja nie pomyślałem i zresetowałem je raz i już drugi raz nie będę mógł. Tak więc prawdopodobnie będę dalej rozwijał postać w kierunku tego żywiołu ognia. Niestety, bo wolałbym raczej te umiejętności bazujące na powietrzu, ale może akurat okaże się, że ten ogień nie będzie taki zły. Mógłbym też ściągnąć sobie moda do Diablo i zrestować sobie jeszcze raz umiejętność. Ale nie wiem, czy będę tego używał. Może to jest takie małe oszukiwanie, a ja nie chcę za bardzo oszukiwać. Zastanowię się, jeśli koniecznie będę czuł potrzebę zmienienia tych umiejętności, no to sobie po prostu ściągnę tego moda. I mamy już nową krainę jakąś. Wygląda dosyć ciekawie. Tajemny sanktuarium, punkt nawigacyjny. No i mamy tutaj jakąś aktualizację w zadaniu. Znajdź dziennik Horazona. Mamy tutaj cztery ścieżki. Wybierzemy może tą. Jak widać, na końcu każdej ze ścieżek pewnie będzie teleport. A tutaj do tego mamy jeszcze jakieś potworki, więc sobie tutaj zabijemy. Jak widać, są dosyć odporne na ten ogień. Może dlatego w sumie, że ciężko mi było trafić akurat w tamtym miejscu. Tu mamy jeszcze jakiegoś pana guli. Podniosę sobie jeszcze dodatkowy zwój miejskiego portalu. Jak widać, ta ścieżka jest o wiele bardziej rozleglejsza. Być może tutaj właśnie będzie coś ciekawszego, że ten portal będzie jakiś właściwy, czy coś w tym rodzaju. Zaraz zobaczymy, co będzie na końcu. Jak widać, tych potworków tutaj jest o wiele więcej. Ale można powoli posuwać się już do przodu. Jeszcze sobie tutaj poukładam miksturki. No jak widać, troszkę mi już zaczęło ubywać tych miksturek i mamy jakąś magiczną istotę pierwszą. No jak widać, troszkę mi z życia zżarło. Tak więc zaraz podnieśmy sobie dodatkowe miksturki. Dobra. Jeszcze te pieniądze sobie pozbieramy, bo jest ich tutaj troszkę sporo. Okej, możemy ruszać dalej. Troszkę tych rozwiedleń się tam jeszcze porobiło.
Ale zainteresowało mnie tutaj to przejście, bo jakby tutaj coś tutaj się dzieje, coś tutaj się może znajdować ciekawego. Tak więc może ruszę cały czas, będę ruszał w tym kierunku. I te widma wysysają mi troszkę many, więc dosyć ciężko się z nimi walczy, kiedy nie ma się many. Okej, zobaczymy, czy tu będzie już koniec, czy jeszcze dalej coś będzie. No, jak widać, ciągnie się i ciągnie, a końca nie widać. Dobra, podniosę sobie tą miksturkę leczenia, którą tam na górze zostawiłem. Mamy tu tylko kapliczkę many, nic ciekawego. Kolejne widma atakują mnie, trochę mi many tutaj wyżerają. I mamy tutaj jakiś krąg, zaraz zobaczymy, zaraz to obadamy, co to jest. Troszkę skrzyń. No to może pozbieramy sobie te pieniądze, zobaczmy, co jest w tych skrzyniach. A oczywiście są zamknięte, a ja nie mam żadnych kluczy, więc nie otworzymy tej skrzyni, tych dwóch skrzyń. Lekki pas sobie podniosę, bo ten pas, który teraz używam, właściwie jest już na wykończeniu i może mi się zniszczyć. Nie wiem, czy się zniszczy, czy po prostu będzie taki nieprzydatny. No ale dobra. Jeszcze może zobaczyć, co tutaj jest. Muszę sobie szybko jeszcze tutaj wypełnić miksturki, bo zaczęło mi tutaj ich brakować. Może wróćmy w tym kierunku bardziej, żeby się tam za bardzo przesadnie nie zgłębiać w te tereny. Tam w sumie nie dosięgniemy tych widm, więc po prostu ruszymy dalej. No i mamy tutaj tą odnogę, która właśnie przedtem wychodziła z tego korytarza, więc ja po prostu wrócę teraz inną nieco ścieżką. Muszę się lekko wycofać, bo many nie mam. No i zabiły mi mojego ducha. Zaraz będę musiał go przywołać jeszcze raz. Okej, zaraz wrócimy tutaj na ten szlak poprzedni. I ja wrócę się tutaj na środek i spróbuję użyć tego portalu, tego teleporta, którego tam znalazłem. Bo wydaje mi się, że tam znajdę właśnie ten dziennik. Jeszcze sobie tutaj pouzupełniam nieco te miksturki. Jak widać, już troszkę mi się wykończyły. Ale może zaraz podniesiemy jakieś następne. Weźmy w teleport, zobaczymy, co tutaj jest. Jak widać, znajduje się tam dalszy teleport i jeszcze kilka teleportów, które wprowadzają nieco zamieszania. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda, gdzie nas to przeniesie. Czyli wróciliśmy tutaj na ten pierwszy teleport, ok. Wybiorę ten i zobaczymy, co będzie tutaj. Kolejne teleporty tam się znajdują, więc może być tutaj nieco problemów.
Niech moja łuczniczka sobie tutaj trochę poszczela, a ja sobie w międzyczasie przywołam mojego wilka i ducha, którego właśnie straciłem. I możemy udać się do tego teleportu. Szmaragd ze skazą sobie podniosę, być może sprzyda mi się to do kostki Horadrimów. I mamy kolejne teleporty. Ten nas zaprowadził tutaj już do tych potworków. Dobra, mi się wydaje, że mogę po prostu ominąć te potworki i ruszyć dalej tutaj, w tą stronę. Okej. Kolejne teleporty. Nie wiem, kiedy one się skończą. Naprawdę te lokacje są bardzo rozległe. A mi się kończą powoli miksturki. Została mi ostatnia. Jeszcze udam się szybko tutaj do tego teleportu i rozwalę tych panów guli. I zaraz wrócę się... A, podniosę sobie klucz, bo może znajdę jeszcze raz jakąś skrzynkę, której nie będę mógł otworzyć bez klucza. Dobra, szybko wrócę się tutaj do miasta. Uzupełnię sobie miksturki. Najlepiej udam się w ten cel do Drognama. Pytaj i ucz się. No jak widać, tutaj w mieście nie kupimy tutaj tych większych miksturek. Jedynie te lekkie. Ale póki co one mi wystarczają, nie są takie złe. Jeszcze mamy tu jakiś dialog z Dakadem Kenem. Wysłuchajmy go. Paniale, masz laskę Horadrimów. Ale on już nam o tym mówił w sumie. To jest ten sam dialog, który już wysłuchaliśmy przedtem. No i widać, ta szarfa już jest... No już praktycznie rozwalona, więc może ją po prostu... Nie wiem, może wyrzucę. Dobry wieczór. Ponieważ... Nie sądzę, żeby dało się jakoś naprawić. Ale może schowam sobie, jeśli mam tu miejsce akurat niewykorzystane, no to czemu nie? Dobra. Możemy wracać. My jesteśmy z powrotem w tajnym sanktuarium. Mimo że jest to tylko jeden poziom tego tajemnego sanktuarium, widać tutaj nie pisze żaden poziom pierwszy ani nic w tym stylu, więc wyczuwam, że jest tylko jeden poziom, ale mimo wszystko no jest dosyć rozległa ta strefa i może mi trochę zejść jeszcze, chyba że akurat uda mi się szybko znaleźć tutaj ten dziennik. Akurat może mi się przywarci eksplodująca kapliczka, zaraz zobaczymy, co to jest. A tu jakieś pułapki jeszcze mamy, więc może troszkę się wycofajmy. Dobra, uleczmy sobie jeszcze manę i ruszmy tam. Troszkę tych eksplodujących mikstur, może po prostu sobie to podniosę. Nie wiem, jak tego użyć właściwie. Może sobie zostawię to na później i w razie czego mogę to zawsze sprzedać. Ale jesteśmy tutaj z powrotem, więc może jednak
spróbuję udać się tam dalej. Już tutaj powoli dropem większe miksturki, więc może sobie zacznę zbierać je. Mamy tutaj już kolejny jakiś krąg. Zobaczymy, czy tutaj odnajdziemy dziennik. Mam nadzieję, że tak, bo naprawdę trochę mi się tam zostało tych przejść do wyeksplorowania. Jeśli tutaj tego nie będzie, to może mi zająć trochę dłużej. No i jak widać, nie ma tutaj nic. Ale podniosę sobie, może tą zbroję sobie podniosę, może akurat coś ciekawego mi się trafiło, ale nie sądzę. Dobra, spróbuję się tam wrócić do, na środek. Trochę tych błądzenia między tymi teleportami, troszkę mi się może to mieszać. Dobra, jesteśmy tutaj już. Czyli jeszcze jeden teleport i powinniśmy być na tej ścieżce. Aha, jeszcze jest tutaj jeden teleport. Dobra, chyba tutaj będzie ten teleport. Powiedzie nas tutaj do tej ścieżki, a jednak nie. Jak to, to jest jakieś dalsze odnogi, więc może ja się wrócę. Nie będę się wydawał nawet z nimi walkę. Okej, jesteśmy z powrotem tutaj już na tej ścieżce. Jesteśmy coraz bliżej środka i spróbujemy udać się do jakiejś innej odnogi. W inny kierunek. Pójdziemy. Może tym razem wybierzemy tutaj północ. Może nie będzie już tutaj tych wkurzających teleportów. Dobrze by było w sumie, bo ciężko mi się było z nimi połapać. No i mamy tutaj jakąś runę. Kapliczkę zdrowia do tego oczywiście zaraz sobie podniesiemy, użyjemy. I możemy ruszać dalej. I jak już widać tutaj, za niedługo znowu będę musiał się wrócić do miasta, bo już mi brakuje miksturek powoli. Może zrobię to jak najszybciej, bo nie chcę umrzeć tak w jakiś głupi sposób. Zbliż się i zacznijmy handel. Dobra, nakupmy sobie od razu. Najlepiej jak najwięcej tych miksturek. Może nawet cały ekwipunek sobie zapełnię tymi miksturkami. Tą zbroję zaraz sobie może zidentyfikuję u Dakarda. Stawię sobie dwa miejsca w razie czego w ekwipunku. Zobaczmy, co to za zbrojka mi dropła. Raczej nic ciekawego. Więc od razu sobie ją sprzedam. Okej, wróćmy do teleportu.
Okej. Okay. Droga wyczyszczona. Tutaj jak widać nie ma już tych wkurzających teleportów, więc może po prostu będą same takie schodki i nie będę musiał się tutaj gubić pomiędzy tymi portalami i tak dalej. I troszkę wydaje mi się, że nie zamrażają, tylko po prostu manę cały czas wyżerają te widma. No i mamy tutaj kolejną runę, przydatne może się to okazać, bo w tej kostce Haradrimów będę mógł tymi runami tworzyć jakieś przedmioty. Jeszcze za bardzo nie zgłębiałem się w ten temat, ale w przyszłości na pewno bardziej przybliżę się temu. Na tych schodach raczej nie sprawdza się ta umiejętność burzy ognia, bo jakaś szkatułka, w której nic się nie znajduje. Dobra, i tu chyba już nie ma ani jednak jeszcze coś tam jest dalej. Już myślałem, że to jest koniec tego korytarzu, ale się myliłem. Okej. Co chwilę uaktywniają się tutaj jakieś pułapki. Albo to nie są pułapki, tylko jakieś po prostu ściany ognia, które tutaj zastawiają te potworki. I widać, że tutaj coś zadanie nam się zabić demonologa, czyli tutaj możliwe, że ten demonolog będzie strzegł naszego dziennika. Tak więc przygotuję się nieco do tej walki. Mam nadzieję, że to się właśnie okaże cel mojej podróży. Dobra, moja obstawa gotowa. Możemy ruszać. Jak widać, troszkę mi tutaj może zamrażać. I dosyć dużo mi zabiera HP, więc może mi się udać po raz pierwszy umrzeć w tej grze. Nie zdziwiłbym się. Kurde. Nie udało mi się nawet do niego dotrzeć za bardzo, a już musiałem uciekać. Dobra, próba numer dwa. Może chociaż wywabimy tutaj nieco te potworki, które mi tam przeszkadzały trochę. Cholera. Znowu muszę uciekać. I już nie mam miksturek. A ja nie mam nawet portali, kurde. Więc może zastosuję tutaj mały taktyczny odwrót, a moja łuczniczka się tutaj zablokowała, więc byłoby miło, jakby mi pomogła. Okej, następna próba. Tym razem z łuczniczką, może ona podąży moimi śladami. Ale jak widać, nie śpieszy jej się, żeby pójść za mną. No nic, spróbujemy jeszcze przywołać sobie do tego kruki, które mogą trochę obrażeń zabrać temu demonologowi. I możemy lecieć.
Dobra. Demonolog nie żyje. Magiczne ataki na niego po prostu chyba nie działały. Musiałem trochę do niego przywalić i szybko umarł, jak widać. Jakaś tutaj zbroja mi ciekawa dropła, ale na razie nie będę się temu przyglądał. To od razu mi się uaktywowała jakaś następna misja. I mamy dziennik Horazona, więc zobaczmy co tutaj w tej szkatułce. Nic, wysłuchajmy go. Poszukiwacze grobowca Talrasha znajdą go za portalem. Ale wiedzcie, że połyskujące glify zapisane tutaj w mym tajemnym sanktuarium są znakami sześciu fałszywych grobowców. Brakujący siódmy znak oznacza grobowiec Talrasha, największego z Horadrimów. Była to wspaniała, choć krótka chwila, kiedy klany magów odrzuciły podziały i razem stanęły przeciw wspólnemu wrogowi. Horadrimowie nieubłaganie ścigali trójcę przez opuszczone imperia wschodu, a nawet przez niezbadane krainy zachodu, pozostawiając ręce archanioła Tyraela nieskalane. Przypuszczając, że trójca została pokonana, skłócone bractwo zaczęło się rozpadać. Porzuciwszy swe święte zadanie strzeżenia trzech kamieni dusz, zdesperowane klany magów zaczęły walczyć między sobą. Spór ten nie tylko doprowadził do rozpadu ich zakonu, ale także wzmocnił zło pogrzebane przez nich pod ziemią. No, tak więc dowiedzieliśmy się tutaj nieco o tych magach, którzy byli członkami Horadrimów. I w tym momencie mamy tutaj pokazane sześć glifów, które są fałszywymi znakami grobowców. I glif, który nie będzie tutaj pokazany na tych tutaj zebranych, będzie oznaczał prawdziwy portal. I mogę udać się tutaj teraz do kanionu maga. Nie wiem, czy udać się tutaj od razu, czy może wrócić się na środek i teleportować się z powrotem do miasta, żeby pokupować sobie wszystko, ale sądzę, że mogę od razu zobaczyć, co jest w tym kanionie. Może gdzieś tu będzie teleport. Tak, jest tutaj teleport, więc mogę na spokojnie wrócić do Ludgoleum. Dowiedzmy się może w takim razie, co mają mi tutaj do powiedzenia wszyscy, no jak widać, nawet wszyscy chcą ze mną porozmawiać. Może wpierw porozmawiamy z Dragnanem, który zlecił mi tę misję właściwie. I właśnie pojawiło mi się tutaj, że tajemne sanktuarium zadanie zostało wykonane. Udało ci się znaleźć dziennik Horazona? To wspaniale, ale muszę cię ostrzec. Znaku prawdziwego grobowca Talrasha poszukuje też Diablo. Chyba nie muszę rozwodzić się nad tym, co to oznacza. W naszym kierunku nieuchronnie zbliżają się coraz większe siły zła. Trzeba ci teraz śpieszyć do grobowców. Dobra. Nawet zadanie piąte też zostało wykonane. Jak usłyszeliśmy od Dragnana, gdzie musieli jak najszybciej udać się do tych grobowców i znaleźć ten właściwy portal, który prowadzi do grobowca Talrasha. Trzeba będzie sobie nawet wziąć tą laskę, żeby już mieć w pogotowiu w razie czego. Jakbyśmy od razu znaleźli właśnie ten portal. Chyba już nikt ze mną nie chce rozmawiać po tym dialogu. No zobaczmy jeszcze, czy tutaj Jarhan też mi nie ma nic do powiedzenia, więc uważam, że wszystkie misje tutaj jak do tej pory zostały wykonane.
Teraz zostanie mi odnaleźć grobowe Stalrasha. Jak widać, mamy tutaj od razu symbol pokazany. Możliwe, że w tym dzienniku było jakoś zamieszczone i mi się tutaj zaktualizowało. Zaktualizował ten symbol. W każdym razie będziemy już wiedzieć, który to jest ten symbol, taki krzyżyk po prostu. I udam się do tego grobowca już w następnym odcinku. A w tym momencie się już z wami żegnam. Tak więc dziękuję za obejrzenie. Jeśli się podobało, możecie dać łapkę w górę. Jeśli podobają ci się nasze filmiki, nasze serie, możesz zasubskrybować nasz kanał, żeby być na bieżąco. Tak więc dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie się, na razie.